Witam. W dzisiejszym filmie porównamy połączone wojska krajów Unii Beneluxu, czyli Niderlandów, Belgii i Luksemburga, z połączonymi wojskami krajów bałtyckich, czyli Litwy, Łotwy i Estonii. Pomysł na ten film został zaproponowany przez widza, którego serdecznie pozdrawiam. Podczas gdy kraje bałtyckie ze względu na ćwiczenia Zapad i kryzys migracyjny na granicy z Białorusią są najbardziej narażone na zagrożenie ze strony Rosji i Białorusi, to kraje Beneluxu borykają się z innym problemem, bowiem ciekawostką jest to, że zdaniem Europolu Holandia i Belgia są obecnie głównymi ośrodkami przemysłu kokainy w Europie. Organizacje przestępcze korzystają z dużego popytu kokainy na europejskim kontynencie. Według raportu tej międzynarodowej organizacji policyjnej, który powstał we współpracy z Biurem Narodów Zjednoczonych do spraw narkotyków i przestępczości, kraje Beneluxu zdetronizowały Hiszpanię jako okno na Europę dla południowoamerykańskiej kokainy, w związku z czym epicentrum rynku kokainy w Europie przeniosło się na północ, a przemytnicy są coraz bardziej pomysłowi. Narkotyki ukrywane są w kontenerach z bananami, wewnątrz owoców mango, w beczkach z przecierem owocowym czy też w workach ze słodkimi ziemniakami. Dodam jeszcze, że niektóre samoloty bojowe pokrywają się z samolotami szkoleniowymi. Chciałbym Cię również zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, jak i zostawienia komentarza z pomysłem na kolejny film oraz łapki w górę lub w bok po obejrzeniu. Zapraszam do oglądania. We'll be right back.
tym samym momencie na mój drugi kanał wjechał nowy film. Zachęcam Cię do obejrzenia. Karta pojawi się w tym miejscu. Zapraszam Cię również do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do zostawienia suba oraz łapki w górę, jak i do napisania propozycji do następnego porównania. Siemanko!